Powiem tak. Warwick jest bardzo ważny Banuję do tej Warwicka, banuję kompozycji z Warwicka, Yasuo. banuję Nie! Warwicka. Banuj. Co ty grasz? Zabijcie, jest jakiś duży facet, ja się go boję. Duży facet. Jerzy Zięba. Czemu jest taki duży, nie wiem. Nie, nie, przychodzi tarcza. Okej, okej. Co jest, kurwa? Też miałeś ten dźwięk. Tak! Jaki dźwięk? Ponawianego agro od Towera Azira. Dokładnie. No, siema, jak teraz się sezon zaczął, to najpewniej będziemy odpalali rankedy. Będziemy tryhardować duosy z Maciusiem. I to jest taki teaser, że jesteśmy najlepsi na świecie. I jego oglądania. Agresja. Zajebiście. Kurwa, Maciek. Ale co? Jak to trafiło? Zostaw mi. Wolę nie zostawiać. Nie mam many na nic. Dobrze. Dobra, cię gdzie zostawiłeś? Aha. Big brain time. Big brain time. Chyba wolałem wiesz, użyć to poczekaj. Nie, pewnie, 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 pewnie. Chodź. Ale chyba nawet nie zauważyłaś Zaku. Zajebiście, zajebiście. O, pierła na tym błocie, co się opierdziela. Kurwa Queen. Oh no! Co? Oh no! Co? O mój Boże, o mój Boże. Jestem. Potrzebujemy cię w naszym składzie! O kurwa. Dobrze. To jest jak Heavy Ever Train DMT, tylko że Warwick. Dobra. Jeszcze miniony wziąłem ze sobą. Zabiję? Nie, no. Sen. Chodź na topa. Nie. Na bocie normalnie nie wiem jak. Dzień dobry, jasne, awaryjna. Kurwa no. Ja pierdolę. To Pinky! Bicie haszy musi. Sprawdzam, czy to są dobre ziomy. Okej. Okay. Okej, okay, to są dobre ziomy. Wiecie, że ja mam dosłownie zasubowane trzy kanały z highlightami Hashinshina i wszystkie oglądam tak na bieżąco? Wszystko, wszystko oglądam. Tam wychodzą plus minus 2-3 materiały dziennie. O Boże, ale to było... O! O! Perfekcyjnie! Dobrze, ty tam napierdalasz, kurwa, jak Chuck Norris. O, Darius stał! Tak? Na piątym levelu. No jest... teraz nafidowane, to jest też ten plus, ty ma trochę. No, no dobrze, dobrze, bo jak Darius cię... Jak cię Darius Saudi zajebie na tym topie... Aatrox Abusers! Aatrox, słuchaj, kurwa, to jest jedna z gorszych postaci teraz! XD! Jak ja nie widzę takich pajaców. No to atakuj! Ktokolwiek, nawet Flash. No to ataki dwa, jeszcze jeden! Zajebiście, yes, kurwa, lecimy! Kajsa też ma wejść. O la la, wejdzie! No, oczywiście, że wejdzie! Kolego. No właśnie, zajebiście, pacu, dobrze. Jakbyś go nie zabił, bym wyszedł z tej gry, nie? Tak, jeszcze to widać, jak na niebiesko jestem. O Boże. Z sensu. Gościu. Brawo, stary. To było epickie. Ej, Diana, bijemy Diana, bijemy ją. Nie żyjesz, Adam. Co? Co? Ej, to powinno trafić. Dobra. O, pomocy! Pomocy! Wypierdalaj, kurwa. Eska Telekom, kurwy! Ale to wiesz co? Ja to nagram i będzie na odcinek, że o! O, dostałem gifta, nie spodziewałem się. Co tu będzie? Wiesz co dostałem?
Co dostałeś? Pajama Guardian Lulu. Ale do dupy. Napisał mi, masz nową taktykę w dżungli, siedź 24/7 w dżungli, farmie 15 level w 20 minucie. No okej. Okay. Ale to dobrze... Antonio! Jaki flex tutaj z skinem. Co to za skin? On wygląda jak postać z Dark Soulsów. On wygląda Lordo. Totalnie jak Antek. Jak się spotykamy w IRL, dosłownie. W którym miejscu? White Armor. To jest Antek z posmi the buff. Po prostu szluga mu brakuje tam, wiesz, schowane. Nie, te światełka to jest 6 szlugów na raz. A tak tam jest 5 światełek. No. Ja spierdalę. No i chuj. Padłeś od... O kurwa, co? Ja mam 4 kafe, lol. Huber, dasz radę na nią? Smite czerwony jak masz. Nie, ona... Dasz na Merkę. Co? 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 Halo! Ej, dobry odcinek, pierdolę. Mogę zacząć R-ką. Dobra. Jaki kurwa debil. Wow. Adam, co budujesz? Szybkość? Nie zbanowali nam Zairakana, jest dobrze. Teraz pikną pewnie Zaję. Irakana. Irakana, dara. Dokładnie. Nie no, bo wy macie kolejnego pika. Co się to wstało? Co? Kurwa, to co? Zabiłem go na hita! Hubert, weź mi seta! Kurwa, zabiję cię, przyjadę! Nie mam Inverna. Nie rozumiem rzeczy, zapominam słów. Strasznie mi wierzę na ambicje to. A ty masz ambicje? No właśnie mówię, że jakby ja nie mam zbyt dużo ambicji. Zawsze miałem wyrąbane jakby... W całą resztę. A to bardzo dobrze, to jest zdrowe. Nie wiem, jesteś odpowiedzialny za to, że nie wiem, w twojej rodzinie jakby fakt, że żyjesz, to może faktycznie wpłynąć jakoś, nie? I teraz myślę sobie tak z szerszej perspektywy. Nie no, jestem faktycznie odpowiedzialny za szczęście ludzi, którzy mnie gdzieś tam otaczają. Ale jeśli nie napiszę jakiejś książki, nawet jeśli bym muzykę zrobił, to z perspektywy czasu ja naprawdę po prostu zniknę. Jakby czemu miałoby mnie to obchodzić? Jakby zmienię trochę, może, nie wiem. W tym momencie jakby mogę jakoś... Nie, 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 prawie.